Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film sponsorowany, że to tak ujmę, a przy okazji też zupgrade'uję sobie w końcu moją kosę, więc będziecie mieli odpowiedź na to, skąd mam tą nową kosę. Znajdujemy się na stronie CSGO Swap. No i itemków tutaj jest od zero mania, więc coś zaraz też wybierzemy, zobaczymy ile z tych moich itemów się uzbiera. Na początek pokażę wam tutaj tam ich różne zakładki na stronie, tak jak na każdej chyba jest cały poradnik, czyli możecie sobie tutaj, nie wiem, znaleźć odpowiedzi na wasze pytania, dlaczego, nie wiem, nie możecie wysłać trade oferty czy coś w tym stylu. Kolejną sprawą są giveaway'e. Giveaway'e są też na tej stronce. Bardzo fajne. Możecie tutaj, macie bardzo prosty giveaway, tak? Wchodzicie sobie na ich jedną z dwóch stronek, bo mają też z tego co wiem stronę do wymiany skinów w H1Z1. Tutaj jest bardzo prosty giveaway. Wchodzicie na stronkę, wybieracie sobie skiny max do 300 dolarów. Robicie z tego screena, tutaj macie drogi do wejścia do tego giveaway'a. Też bardzo spoko sprawa. Kolejną bardzo fajną rzeczą na tej stronie moim zdaniem jest to, że możecie sobie zobaczyć screena z floatu tak jakby danego skina. Tutaj jesteśmy w kolejce, nie wiem, może z Dragonlorem tak zrobimy. Zobaczymy na przykład jak BS wygląda. Jest duża kolejka z tego co widzę, więc będzie ciężko raczej. No tutaj są inne. Jeszcze też z tego co widzę. Pokazane floaty, tak, Q jest tu, no niestety teraz wam tego nie pokażę, ale ta opcja działa. Jeżeli chcecie, to będziecie mogli sobie po prostu poczekać chwilę. Możecie sobie sprawdzić na OP skinsach cenę, na markecie i tak dalej. No i oczywiście zinspektować gierco, no ale to jest raczej na każdej stronie. Botów jest oczywiście też tutaj sporo. Polecam przed zalogowaniem się na stronkę po prostu wpisać sobie CSGO Swap do niku, tak, na Steamie, to raczej na każdej stronce tak działa. I teraz sprawdzimy ile, na jaką kosę mnie będzie stać, jak oczywiście zostawiamy. Tutaj jest Kato 2K14 i tego raczej no za szybko nie wymienię. Wrzucimy sobie te skiny, których, że tak powiem, nie chcę i które możemy też nawet widzieć się z tych tanich. Od iluś centów tutaj jest z tego co widzę? Chyba 10, skoro tego USP-a za 12 jeszcze można wrzucić, to podejrzewam, że to już jest warte poniżej 10. I dlatego reszty już nie będzie można wrzucić. Teraz sobie ile tutaj nam wyszło. 130,75. Znajdziemy jakąś kosę. Za te 130. Tu jest za 131 karambit tested. Czy ja coś mogę, jakbym to wziął? No idealnie. Idealnie na karambicika. Jakiś tam float jest. Więc na zmianę na pewno na początek będzie dobry. Autoselect działa jak na każdej stronie. Tutaj oczywiście też możecie sobie wybrać od razu jakości danych skinów i tak dalej, tutaj do czego skiny chcecie, do jakiej broni. No i co? Tradujemy. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby sobie właśnie zupgrade'ować takie, tak jak ja mam dużo właśnie tych takich gówno skinów, do czegoś o wiele lepszego. Czekam teraz aż mi ofka dojdzie. Chwilę pewnie poczekamy, więc nie wiem, może zarzucę wam tę muzykę czy coś w tym stylu. Zaraz się słyszymy. O! Już jest ready trade. Widzicie, nawet nie musieliśmy za długo czekać. Gesker Ambit. Miejski zamaskowany. Wszystkie skinki, które ja dałem sam. Potwierdź gotowość do wymiany. Akceptuj. Jeszcze na telefonie. Więc chwilę poczekacie. Zaakceptowałem w telefonie, tak czy nie? Come on. Oczywiście nie ma tutaj też depozytu, tak? Na pewno nie zostaniecie oskamowani, tak jak są takie stronki, że musicie najpierw, nie wiem, rzucić tam 15 dolarów i wtedy będziecie mogli coś wymieniać. Tutaj czegoś takiego nie ma, tak jak widzicie. Jest oferta zaakceptowana. Wejdziemy może od razu. Znajomi, załadujemy się na mój profil na Steamie. Wejdziemy sobie. To zamkniemy do ekwipunku. No i jest karambit, wszystko pięknie. Zaraz go tam też wam zaprezentuję w gierce. Okej, jesteśmy w gierce. Jak widzicie, jest karambit. Jak na razie to myślę, że taki przejściowy, a do upgrade'owania dalszego. Fajna koska, dawno też nie miałem karambita, więc będzie się nim fajnie bawiło na pewno. Szczególnie z tym kręceniem. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was na csgoswap.com. Tam możecie powymieniać sobie swoje skiny. Pamiętajcie o tym, żeby wpisać do niku csgoswap.com, żeby zaoszczędzić tam te 2%. I my słyszymy się w następnym filmie. Na razie.